Krzysztof, ty mnie pewnie słyszysz, co ciekawe, czy inni mnie słyszą? Dobrze. Chyba jestem słyszalna, bardzo się cieszę. Agnieszka Rudzik-Sawicka, witam nieliczne grono na naszym warsztacie. Bardzo się cieszę, że dobrze słychać i widać. Dzień dobry. Witam na naszym warsztacie, na którym będziemy bawić się matematyką. Zaczniemy, myślę, od projektu tabliczka mnożenia, ale zrobimy sobie tą tabliczkę mnożenia tak bardzo, bardzo wypasioną. Użyjemy zmiennych, użyjemy list, tak będzie bardzo, bardzo, myślę, fajnie. No i postaram się, żeby to było w miarę proste, w miarę zrozumiałe, no i żebyście się dobrze przy tym bawili. Ja już prezentację myślę, że na razie zakończę. Ktoś tu pisze, zaraz sobie przeczytamy. I bardzo prosiłabym, żebyśmy się zalogowali lub włączyli Scratcha 2.0. Możemy pracować online, możemy pracować offline, jak wolicie w tej wersji. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Ja już za chwileczkę odpalę też mój pulpit i będziecie wszystko, co ja robię, widzieć po prostu u siebie. Chwileczkę, to tutaj u mnie widzę, trwa. Okej. I teraz, czy Państwo widzicie to, co ja, czyli u mnie stronę Scratcha? Dobra, jeszcze spróbuję tutaj. To niedobrze, że nic. Coś u mnie się widocznie psuje. A teraz? O, super, bardzo się cieszę. To teraz myślę, że świetnie. Super, że dajecie znać. Myślę, że chwileczka na to, żebyście wy również albo zalogowali się na swoje konta startowe, albo otworzyli Scratcha 2.0, żebyśmy mogli razem podziałać. Jeżeli ktoś już będzie gotowy, to otwiera sobie nowy projekt. Po lewej stronie stwórz, jeżeli jesteśmy w wersji online'owej, takiej jak u mnie. Jeżeli coś za szybko, to bardzo proszę, żeby mówić. Otworzyć nowy projekt. OK, to czy jesteśmy gotowi? Jeżeli tak, to bardzo proszę, żeby napisać tak. Ja będę wiedziała, że możemy zaczynać, że wszyscy jesteśmy w tym. Dobra, super. Dziękuję pięknie za odpowiedzi. Myślę, że możemy zaczynać. Tak. Nasz projekt jest liczbą mnożenia. I taki projekt możemy albo razem z dziećmi stworzyć. Myślę, że trzecia klasa spokojnie da radę. Albo stworzyć sami i razem z dziećmi się bawić. Tak? Można go również w bardzo łatwy sposób przerobić, na przykład na dodawanie dla młodszych dzieciaków, które jeszcze tabliczki mnożenia nie znają. Więc myślę, że jest dobrym punktem wyjścia, że po prostu
z młodszymi dziećmi zacząć od prostszych rzeczy, tak, i pokusić się nawet o to, żeby one zrobiły nam projekt, nawet jeżeli nie wystarczy. Okej, no to zastanówmy się, co w takim projekcie powinniśmy mieć. Mamy sobie duszka kota. Oczywiście, jeżeli chcemy innego duszka, to możemy zmienić. Nasz duszek będzie naszym takim przewodnikiem po tej tabliczce mnożenia, będzie nam zadawał pewne pytania. Więc jeżeli chcemy, żeby to był kot, to zostawiamy kota. Jeżeli chcemy, żeby to był inny duszek, to prawym przyciskiem myszy usuwamy kota. Ja zawsze mówię, że wyrzucamy go w kosmos. On sobie pofrunął i wybieram duszka. Ja tutaj bym chciała coś takiego fajnego. Pomału mi tutaj się wgrywają te duszki, ale mam nadzieję, że coś tutaj nam skoczy. Spróbuję. Coś mi się dzieje tutaj. Że tutaj coś niedobrego dzieje z internetem. O, grało się, ok. Z problemami, jeżeli widzicie mój pulpit teraz, to widzicie, że coś tutaj mi się dzieje na pulpicie i nie wiem, czy to mój komputer, czy internet, czy Scratch szaleje. Mam nadzieję, że nam się coś tam się za bardzo dobrze. Zostałam przy reniferze trochę. Wgrałyście sobie duszka, nie to co ja. Tak? Oczywiście przydałaby się też jakaś scena, więc z duszka przełączamy się na scenę i również wybieramy nowe tło. To są oczywiście takie ostrzejsze dla dzieci, skoro chcemy je zainteresować. Ze sceny powracamy z powrotem na duszę. A warto pamiętać, kiedy nasz duszek, że będziemy zajmowali się teraz tabliczką mnożenia. Zieloną flagę.
I z kategorii wyglądu wyciągamy przywitanie. Pierwszy klocek powiedz hello. Oczywiście miejsce hello. Możemy wstawić jeszcze przywitanie, czyli na przykład dzień dobry. Pouczmy się albo pouczmy.
Halo, wróciłam, tylko nie wiem, czy mnie słychać. Widać mnie, pewnie nie widać, bo tak jak Krzysztof radzi, wyłączyłam kamerę. Bardzo przepraszam za problemy, ale tutaj na wsi mojej to niestety czasami po prostu internet ucieka. Dobrze, czyli słychać. Bardzo się cieszę, że słychać. W takim razie nie będzie mnie widać. Zostaniemy przy głosie, tak? Może wtedy będzie po prostu nam lepiej będzie się pracowało. Natomiast widać, co robię, pewnie będzie. Jeżeli gdzieś tam zniknę, to proszę dać znać, będę próbowała wtedy rzeczywiście z tą inną siecią jeszcze się połączyć. Ok. Dobrze, to już próbuję powrócić do Scratcha. Okej, mam nadzieję, że jesteśmy na tym etapie. Super, jest pulpit. Mam nadzieję, że widać Scratcha i mam nadzieję, że mnie słychać i że dam radę jakoś. Ach, ja trzymam kciuki za mój internet, żeby też dał radę. Okej. Czy wszyscy jesteście na etapie? Super, cieszę się Pani Małgorzato. Świetnie, dobry. No to teraz zabieramy się tak naprawdę za ten najważniejszy etap, czyli żeby zmusić naszego bohatera Duszka, u mnie Renifera, do tego, żeby z przykłady z tabliczki mnożenia. No dobra, możemy zrobić tak, że na jakiś umówiony znak on zacznie, na przykład kiedy naciśniemy spację, ale musi nam wtedy o tym powiedzieć. Czyli oprócz tego, że przywita się, tak naprawdę to też jest pewnego rodzaju ozdobnik, ale może nie ułatwiająca. Duszek wita się z nami i kiedy naciśniemy spację, dajemy mu znak, że chcemy już dać tabliczkę mnożenia. Skoro jego działanie ma się zacząć po naciśnięciu spacji, tu będziemy potrzebowali odpowiedniego klocka. Tak? Ten klocek znajdziemy w kategorii zdarzenia. Kiedy klawisz spacja naciśnięty, zacznie się dalszy. Nic więcej się nie zadzieje, cała gra nie będzie się jeszcze toczyła. No dobra, jesteśmy gotowi, naciskamy. Zyskamy spację i na razie nic się nie dzieje, tak? Mogę sobie spację naciskać. Renifer niby wie, że jestem gotowa, ale jeszcze nic dla mnie nie przygotował. Tak? Co on musi dla mnie przygotować? Skoro to jest tabliczka mnożenia, to będę potrzebowała jakichś dwóch liczb i wtedy będę podawała wynik tego mnożenia, a on będzie sprawdzał, czy zrobiłam go dobrze, czy źle. Te liczby za każdym razem powinny być innymi liczbami, dlatego wykorzystamy sobie teraz zmienne. Zmienne, czyli takie miejsca, gdzie kubki są, z których później będziemy wyciągać pewne rzeczy. Idziemy do kategorii dane. To jest taka tajemnicza kategoria, która zawsze na początku jest pusta, dopóki czegoś tu nie zrobimy. I my teraz utworzymy sobie takie dwie szufladki, z których Renifer będzie nam losował liczby. Nazwiemy je po prostu na przykład liczba 1 i liczba 2. Czyli klikamy utwórz zmienną. Nazwa zmiennej, na przykład liczba 1.
Możemy zostawić tutaj domyślną opcję dla wszystkich duszków. Mamy co prawda tylko jednego duszka, ale tak naprawdę będzie wygodniej, jeżeli zostawimy dla wszystkich duszków. Będzie ładniej wyglądała graficznie. Klikam OK. Pojawiły mi się tutaj nowe bloczki, których jeszcze przed chwilą nie było. Pojawiła mi się również liczba 1 na ekranie po lewej stronie, na razie z wartością w taki sam sposób. Utworzymy teraz drugą liczbę, liczbę 2, drugą zmienną. Klikam utwórz zmienną na zmiennej liczba 2. Znowu dla wszystkich duszków i klikam OK. W których będą znajdowały się liczby. Jakie liczby, to sobie też ustalimy. Tak, warto powiedzieć, że te zmienne możemy również usunąć z ekranu. Jeżeli odznaczymy sobie tutaj te pola, to szufladki nadal będą, ale ich zawartości nie wyświetlimy na ekranie. Jeżeli zaznaczę, to one wracają. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli to zmienia mi się sposób wyświetlania. Domyślny nazwa i jej wartość. Kolejny tylko wartość. I kolejny suwaczek. Tak, gdzie mogę ręcznie zmieniać wartości. Pozostaję przy tych pierwszych domyślnych. Ok. No to teraz spróbujemy zrobić w ten sposób, żeby renifer wyciągał z tej szufladki pewne losowe liczby. Czyli ustawimy sobie wartości tych zmiennych. Skoro ustawimy, to wybieramy pierwszy klocek ustaw. Tak? Zwracam uwagę tutaj na różnicę między klockami ustaw i zmień, bo często one się mylą. Tak? Ustaw, czyli ustawiamy na sztywno 5, 10, 15. Natomiast zmień, to dokonujemy jakiejś zmiany. Wyciągnęłam klocek ustaw, domyślnie pojawiła mi się tu liczba 2, ale żeby był porządek matematyczny, to zaczynam od liczby 1. I chciałabym, żeby tutaj pojawiła się pewna liczba. Losowa, czyli duszak mi ją wylosuje. Losowania znajdziemy w kategorii wyrażenia. Kategoria wyrażenia to jest klocek pozornie ma zupełnie inny kształt niż to kwadratowe okienko tutaj, ale jeżeli odpowiednio zaatakujemy, zawsze od prawej do lewej, wtedy widać, że nam się tutaj podświetla okienko. Jeżeli chciałabym zaatakować z drugiej strony, to niestety w ten sposób klocka tutaj nie włożę, czyli od prawej strony do lewej. Ustawiłam liczbę 1, mamy wynik od 1 do 10, to oczywiście są liczby naturalne, czyli losujemy z zakresu 1, 2, 3, 8, 9, 10. Sprawdźmy, czy już nam to zadziałało. Tak? Uruchamiam zieloną flagę. Pamiętamy, mam nadzieję, o tym, że spacja jest naszym aktywatorem, czyli naciskam spację i w okienku z liczbą 1, tak, pojawiła mi się liczba 3. No to teraz analogicznie wylosujmy sobie liczbę 2. Tak naprawdę mogę jeszcze raz wrócić do danych, wyciągnąć sobie klocek ustaw. Albo mogę ustawić się na klocku ustaw liczba 1, nacisnąć prawy przycisk myszy, kliknąć duplikuj i zmienić tylko tutaj liczbę 1 na liczbę 2.
naciskając spację, mogę sprawdzić, czy losują mi się różne liczby. Tak, jeżeli losują się, to znaczy, że tą część dotyczącą losowania mamy za sobą i jest OK. Czy możemy iść dalej? Jak myślicie, jaki będzie następny krok? OK, dobra. Jak myślicie, co iść dalej? Liczby już się wylosowały. Powinniśmy mieć miejsce, jeszcze poczekamy. Powinniśmy mieć jakieś miejsce na wpisanie w wyniku mnożenia tych liczb. Tak? Pomyślmy, czy gdzieś takie miejsce w naszych bloczkach w Scratchu znajdziemy. Pani Magdo, czy już... Super. OK. To pójdźmy może do kategorii czujniki. I z kategorii czujniki wyciągniemy piąty z kolei klocek zapytaj. Różnica między zapytaj a powiedz, którego użyliśmy wcześniej, jest taka, że klocek jest interaktywny, czyli tutaj możemy wejść w interakcję z duszkiem. Klocek powiedz pozwala tylko duszkowi coś powiedzieć, ale nie czeka na reakcję użytkownika. Natomiast klocek zapytaj czeka na reakcję użytkownika. Okay. Podłączmy ten klocek i zamiast tej piszmy podaj wynik mnożenia. Na razie zrobimy to jeszcze dosyć topnie. Tak, później zrobimy to trochę ładniej, ale na razie musi nam tak wystarczyć. Na przykład podaj wynik liczb na ekranie. Okay. I sprawdzam. Naciskam spację. Bo może jeszcze sprawdzę od samego początku. Naciskam zieloną flagę. Naciskam spację. No i wpisuję wynik mnożenia. Obojętnie tak naprawdę na razie, czy dobry, czy zły. No i niestety nie dzieje się nic, tak? Jeszcze informacji, czy jest dobrze, czy źle. Całe szczęście ten wynik, który wpisałam, został zapamiętany. On został zapamiętany w klocku odpowiedź. Jeżeli zaznaczę sobie widoczność odpowiedzi na ekranie, tak, to będę widziała, że odpowiedź, którą udzieliłam, została zapamiętana przez program. Też w odpowiedniej szufladce, tak, to co wpisałam, jest zapamiętane. No to teraz już muszę zmusić duszka renifera, żeby powiedział mi, czy ja wpisałam dobrą odpowiedź, czy wpisałam złą odpowiedź i odpowiednią reakcję. Tak? Czyli jeżeli wpisałam dobrze, to coś się powinno zadziać. Jeżeli wpisałam źle, to też się powinno coś zadziać, powinna być jakaś reakcja. Skoro mam dwie możliwości, albo zrobiłam coś dobrze, albo zrobiłam to źle, to będę potrzebowała warunku. Z kontroli wyciągamy sobie klocek kropkowy, jeżeli w przednim razie. Tak? Krokodyl, ponieważ on ma
Ten akurat jest podwójnym krokodylem, ma dwie paszcze, w które wkładamy mu kolejne bloczki. Dobra. I co on teraz powinien sprawdzić? On teraz powie, to co wpisałam, to rzeczywiście jest wynik mnożenia tych dwóch liczb. Tak? 5 razy 9 w moim przypadku, liczby 1 i liczby 2. W związku z tym musimy porównać odpowiedź z wynikiem mnożenia. Idziemy do kategorii wyrażenia, naszej matematycznej kategorii i wybieramy sobie klocek z równością. Jeżeli coś za szybko, dziewczyny, to na razie jeszcze nie wpadam, tak? Położyłam go sobie tak zwanym luzem, żeby wygodniej było mi tutaj układać kolejne bloczki, a później na koniec dopiero włożę go do warunku. Mam porównać moją odpowiedź, czyli idę do czujników i wyciągam sobie odpowiedź. Znowu, ona ma trochę inny kształt niż okienko, ale jeżeli zaatakujemy z prawej do lewej, to nam idealnie wejdzie. I chcemy wiedzieć, czy ta odpowiedź to jest wynik mnożenia. Wynik mnożenia, czyli znowu idziemy do wyrażeń, wyciągamy sobie klocki i teraz będziemy potrzebowali naszych zmiennych liczba 1 i liczba 2. Znajdziemy je w kategorii dane. Liczba 1 wyciągam i liczba 2 wyciągam. Teraz te klocki, te bloczki będę musiała wpasować w te okrągłe pola. Oczywiście w dowolnej kolejności, bo mnożenie jest brzemienne. Czyli liczbę 1 pasowała, liczbę 2. Bo jeżeli chwycicie za pomarańczowe, to niestety nam to wypadnie. Chwytamy mniej więcej po środku i niesiemy. I teraz znowu, jeżeli chcę ten cały, to całe równanie przenieść, to znowu nie mogę chwycić tu, bo mi po prostu wypadnie. Chwytam w okolicach znaku równości. Wtedy cały bloczek z tym cyklem wkładam wszystko do warunku. Jeżeli udzielona przeze mnie odpowiedź jest równa wynikowi mnożenia, to znaczy, że zrobiłam dobrze. No to na razie niech renifer mi powie tylko jeden komunikat, że jest dobrze. Potem popracujemy, żeby to było bardziej urozmaicone. Z wyglądu powiedz, na przykład, nie wiem, super. W przeciwnym razie, czyli jeżeli okaże się, że moja odpowiedź nie jest mnożenia, to komunikat na przykład niestety nie. I smutna buźka. Oczywiście, żeby mi to zadziałało, muszę jeszcze podłączyć warunek pod zapytaj.
Próbuję powrócić. Moi drodzy, bardzo Was przepraszam za te kłopoty techniczne. Pani Magdo, jaki problem w kategorii wygląd? Dobra, zaraz zobaczymy, co w tej kategorii wygląd, więc ja pójdę na Scratcha i zaraz spróbujemy pomóc. Dobra. Już się próbuję połączyć. Dobrze, czy widać mój ekran? A, być może pani Małgosia dobrze mówi. Dobrze, to pani Magdo, chwileczkę poczekamy, żeby pani się znalazła. Bardzo dziękuję za pomoc, pani Małgosiu, że pani reaguje, szczególnie jak ja znikam. Może pani przeciągnąć w ten sposób. Chwytamy i rzucamy na duszka. Tak, ja pokazuję akurat z duszka na duszka, ale jak najbardziej może pani skopiować. Udało się, pani Magdo? Bo nie wiem, czy ja znowu zniknęłam, czy po prostu. Tak, może pani skopiować. Pani Magdo, proszę sobie przeciągnąć po prostu skrypcję na duszka, żeby nie robić od początku. Tylko później ze sceny proszę też usunąć, żeby nie robiło łagamu. Rozumiem, że się udało, tak? To teraz podziałamy na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, żeby renifer, ja mówię renifer, żeby duszek pasował nam kilka przykładów do zrobienia, a nie tylko jeden. Oraz nad tym, żeby te jego pochwały i nagany nie były cały czas takie same, czyli żeby nie było tak nudno. No to najpierw od tego, żeby wylosował nam padów na przykład 5. Skoro ma być to kilka przykładów, to będzie się coś powtarzało. Jeżeli się powtarza, to potrzebujemy klocka z powtórzeniem z kategorii kontrola. Tak? Przypominam, cały czas jesteśmy na naszym duszku, nie na scenie. Kolejny klocek, krokodyl. Powtórz. Na razie rzucam tego krokodyla pod skryptami. Oczywiście może zostać 10 razy ochotę, ale muszę tu wpisać zupełnie inną liczbę. Zaproponowałam 5. Ja wpiszę 5, jeżeli macie ochotę na inną. Może być oczywiście inna. To powtórzenie ma sprawić, że duszek zada nam 5 przykładów z tabliczki mnożenia i sprawdzi, zrobiliśmy dobrze. W związku z tym musimy mu do paszczy włożyć bloczki odpowiadające za losowanie liczb, za to, że duszek nas zapyta i za to, że nas sprawdzi. Czyli tak naprawdę cały ten wyptu od momentu, kiedy losowaliśmy liczbę. Zatem chwytamy myszką
wszystko od ustaw. Jeżeli chcemy wszystko, to klikamy łapiemy za pierwszy klocek. Tak? Ten cały fragment próbujemy dobrać krokodyla. Ona się odpowiednio krokodyl bardzo mocno otworzył swoją paszczę i podłączamy to z powrotem pod klawisz spacja. Oczekujemy teraz, że kiedy nacisnę klawisz spacja, 5 razy powtórzy się losowanie i sprawdzenie, dałam dobrze czy źle. No to sprawdzamy. Uruchamiam zieloną flagę. Mam komunikat duszka. Naciskam spację, bo jestem gotowa. Tak, akurat mi się bardzo proste trafiło. Super. Losuje dla mnie kolejne liczby. Tak, czasem mogę wpisać źle, żeby nie było, tak świetnie znam. W przykładach powinien zadać losowanie, tak? U mnie po 5, jeżeli tu mam wpisaną inną liczbę, to oczywiście będzie powtarzał tyle razy, ile tutaj wpisaliśmy. Ok, czy powtórzenia działają? Wystarczy, że wpiszę literkę T i będę wiedziała, że mnie słyszycie i że powtórzenie zadziałało. Jeżeli... O, super, Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Pani Agnieszko, świetnie, dobra. Pani Magda, super dziewczyny, bardzo się cieszę. No dobra, to idziemy dalej z upiększaniem liczki mnożenia. Powiedziałam o tym, że trochę podziałamy na tym, żeby te komunikaty nie były takie nudne. W związku z tym te komunikaty też będą nam się pojawiały losowo. Ale skoro mają się pojawiać losowo, to najpierw musimy sobie taką bazę komunikatów, które będą naszymi pochwami i naszymi takimi motywatorami, nienaganami, żeby brzydko tego nie nazywać, motywatorami, że niestety się nie udało, ale masz następną próbę. Żeby to zrobić, wejdźmy znowu do kategorii danych, tam gdzie tworzyliśmy sobie zmienne. Oprócz tego, że możemy w kategorii tej utworzyć zmienną, co przed chwilą zrobiliśmy, możemy też utworzyć listę. Utwórzmy sobie listę, najpierw listę pochw. Listę tworzymy tak jak zmienną, czyli klikamy w przycisk utwórz listę. Nazywamy sobie tą listę na przykład pochwały. Znowu widoczność tutaj, mamy jednego duszka, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby była zaznaczona dla wszystkich duszków. Klikamy OK. Dobra, pojawiło się mnóstwo nowych bloczków, sporo więcej niż przy zmiennej. Pojawiła się też lista na naszym ekranie. Trochę brzydko na razie wygląda, ale tym się nie przejmujemy. Tą listę oczywiście też możemy schować i my ją schowamy, ale to zrobimy za chwilę, tak? Tutaj możemy odznaczyć, lista nam się chowa, ale na razie niech będzie widoczna w momencie, kiedy będziemy wpisywać do niej nasze pochwały. Na ekranie, tam gdzie pokazała nam się lista, która na razie jest empty, czyli pusta, jest taki plusik. Jeżeli sobie ten plusik nacisnę, to mogę dodać element do tej listy. To będzie lista pochwał, czyli na przykład mogę napisać brawo. Jeżeli nacisnę Enter, przejdę do pochwały numer 2, mogę również to samo, kolejny plusik, jak wolę, tak? Świetnie. Tak.
Rewelacyjnie. Jesteś mistrzem, no bo skoro mistrzowie kodowania, to jak najbardziej. Jesteś mistrzem. Ła, tu błąd zrobiłam. Mistrzem, dobra, teraz już mam bezbłędnie. Ok, znasz się na tym. Ok, tak naprawdę dolne komunikaty. To, co jest ważne, to jeżeli naciśniemy sobie tą listę, jak widzicie, możemy tutaj za prawy róg ciągnąć i rozwijać, ale jeżeli naciśniemy sobie o jeden enter za dużo, pojawi nam się okienko i przepraszam, ważne jest, żeby ono nie zostało puste. Jeżeli nam się pojawi, potrzebujemy, to likwidujemy go krzyżykiem. Czyli nie zezwalamy tutaj na puste okienka, ponieważ jeżeli utworzy nam się puste okienko, tak, ja na próbę jeszcze utworzę, to może się okazać, że program wylosuje nam po prostu komunikat, którego nie będzie widać, bo jest tym pustym okienkiem, więc unikamy pustych okienek. Ta lista pochwał może być oczywiście dowolnie długa. Ja mam na razie 5 i myślę, że na nasze cele jak najbardziej wystarczy. No i żeby program miał sens, to oczywiście tą listę pochwał ukrywamy dla użytkownika, czyli z ekranu ona nam znika, tak? Na etapie testowania może sobie jeszcze się tutaj pojawiać, ale pamiętajmy, że jak będziemy już grać, to koniecznie ją ukrywamy. No dobra, mamy listę pochwał, to teraz zamiast tego super ma nam się pojawić losowa pochwała z naszej listy. Tak? Bloczki dotyczące pochwały znajdujemy tutaj. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Dodaj do pochwały. Tego nie będziemy robić, bo już zrobiliśmy używając plusika. Usuń też nie będziemy usuwać, skoro stworzyliśmy. Wstaw, zamień, ale mamy też tego, co nazywa się element pierwszy z pochwały. Oczywiście, jeżeli wzięłabym element pierwszy, to za każdym razem pojawiałby mi się pierwszy element, czyli lewo. A ja chciałabym losowy. Trójkącikiem rozwijam tą listę i oprócz pierwszego i ostatniego mam jeszcze element losowa, który działa bardzo podobnie jak to losowanie zielonym klockiem, ale tutaj losujemy z listy, dlatego używamy tego losowania, element losowa z pochwały. I teraz bloczek będę chciała włożyć w to miejsce, gdzie mam napis super. Znowu atakuję z tej strony. Włożone. No i sprawdzam, czy mi zadziała. Będę musiała oczywiście teraz skupić się na tym, żeby poprawnie odpowiadać. Ok. 2 razy 7. Otrzymałam komunikat brawo. 7 razy 9. Mam już inny komunikat, świetnie. 5 razy 10. Tak, widać, że po prostu te komunikaty się zmieniają, a że nie jest tak nudno, jak po prostu cały czas super, super, super. Coś się dzieje, jest element zaskoczenia dla dzieci, tak? Więc jest większa zabawa, większe zainteresowanie. Skoro udało nam się zrobić pochwały, to bardzo podobnie utworzymy sobie listę motywatorów, czyli tych komunikatów, które pojawiają się w przypadku, kiedy zrobiliśmy błędy. Tak?
Tutaj oczywiście unikamy jakichś epitetów, które byłyby. Staramy się, żeby to motywowało, a nie żeby podcinało skrzydła. Czyli tworzymy sobie kolejną listę, motywatory. Tak, znowu dla wszystkich duszków. I analogicznie, jak to robimy dla pochwał, wpisujemy. Tak. I będzie na razie to niestety nie. Tła, nie ta buźka, miała być smutna. Tak. Następnym razem się uda. Tak. Głowa do góry. Pędzle. I znowu pamiętamy o tym, żeby nie zostawiać pustego okienka. Możemy sobie tą listę rozsunąć, żeby zobaczyć, czy nie ma. U mnie teraz jest, więc jeszcze je wypełnię. Na przykład może być zastanów się. Tak. I szósteczka mi się otworzyła, więc ją krzyżykiem, żeby nie było tego pustego okienka. Listę motywatorów mogę już jej widoczność ukryć na ekranie, żeby nie było jej widać. I tak samo jak przed chwilą zrobiliśmy element losowa z uchwały, wybieramy element pierwszy z motywatory, ale zmieniam pierwszy na losowy. Dobra, i teraz możemy już przetestować, wpisując i poprawne, i błędne wyniki, żeby sprawdzić, czy po prostu te dwie listy działają. Ok, komunikat losują się. Czy nasz program na razie działa w tej wersji, jaką mamy? Znowu proszę o potwierdzenie. Super, bardzo się cieszę. To może pomyślmy teraz wspólnie, co jeszcze można by tu by był atrakcyjniejszy dla uczniów. I zobaczymy, na ile to, co ja myślę, żebym chciała zrobić, jest spójne z tym, co wy myślicie. Albo inaczej, jak myślicie, co uczniowie by tutaj jeszcze. Właśnie, pewnie, punkty za dobre odpowiedzi. Z uczniami, jak tworzymy gry, to też jest najczęściej ich propozycja, żeby po prostu dodać pewne punkty, żeby było widać po prostu naocznie, tak? Bo informacja za każdym razem oczywiście jest fajna, ale dobrze by było też, żebyśmy na końcu mieli, ile punktów udało nam się zdobyć. No dobra, no to zróbmy
te punkty. Skoro punkt, to punkty też będą nam się zmieniały, tak? Bo będziemy je dostawać, jeżeli będzie dobra odpowiedź, czyli zaczynamy na przykład od 0 punktów i za każdą odpowiedź dobrą dostajemy 1 punkt. Skoro będą się zmieniały, to też będą musiały być zmiennymi. Pierwsza kategoria dane, która jest już bardzo bogata, bo już mamy zmienne i dwie listy, tak? Wzbogaci się o jeszcze jedną zmienną, o zmienną o nazwie punkty. Czyli tworzymy sobie kolejną zmienną. Kategoria dane, utwórz zmienną i niech nazywa się ta zmienna punkty. I znowu dla wszystkich duszków będzie jak najbardziej ok. Dobrze, ja sobie te punkty przeniosę na prawą stronę, żeby nie myliły się z liczbami. Jeszcze ukryję nazwę tej zmiennej, czyli kliknę dwa razy, żeby mieć tylko po prostu sam napis, samą wartość L. Oczywiście mogłabym mieć też ten widok, ale myślę, że skoro robimy punkty, to zrobimy to trochę bardziej atrakcyjnie graficznie. Zostawmy samą wartość i wzbogaćmy nasz projekt o nowego duszka, który będzie po prostu napisem punkty. Czyli wchodzimy sobie pędzelkiem tym razem w namalowego duszka. OK. Tekst. Wybieramy sobie kolor, jakim będziemy pisać. Wybieramy sobie czcionkę. I zapisujemy napis punkt. Możemy go powiększyć, troszeczkę zmniejszyć. Mój duszek na razie jeszcze się nie uwidocznił. OK, wracam do projektu. Duszek punkty. Mogę go chwycić i przenieść na górę. Tak, ten sam efekt mogłabym uzyskać tworząc napis na scenie, ale duszek jest o tyle fajniejszy, że jest mobilny. Czyli jeżeli ja będę chciała te punkty sobie przenieść na przykład w to miejsce, tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to po prostu w inne miejsce przenieść. Czasem, jeżeli na przykład zmieniam tło i wtedy nie pasuje mi miejsce, to napis, tak jak widać, po prostu jest ruchomy. Mogę z nim biegać po scenie. Natomiast gdybym zrobiła ten napis po prostu na scenie, dopisała, niestety już zostaje w jednym miejscu. OK. Dobrze. Napis mam gotowy, więc wracam do duszka. Ja Wam dam jeszcze może chwileczkę czasu, żeby ten napis i tą zmienną sobie ustawić tam, gdzie chcecie. Oczywiście możemy go też na sztywno ustawić, używając skryptów, czyli jeżeli przeniosę się na duszka punkty, tak, to mogę ustawić mu skrypt, kiedy kliknięto zieloną flagę, z kategorii ruch, wyciągnąć klocek, idź do. Ważne jest, żeby najpierw sobie teczka po prostu
przenieść w to miejsce, w które chciałabym, żeby był, a dopiero wtedy wyciągnąć klocek, idź do. I teraz on będzie zawsze w tym miejscu, nawet jeżeli ja go ruszę myszką, tak, postawię przez przypadek gdzie indziej, to po naciśnięciu zielonej flagi wróci na swoje miejsce. Dobra, czy możemy dalej? Jest taka cisza, zawsze obawiam, że znowu mnie gdzieś wessało w przestrzeń internetu i że znowu mnie nie słyszycie. Dobra, słyszycie, super. No to teraz pozostaje nam zrobić te punkty, żeby zadziałały, tak? Skoro będziemy naliczać punkty, to musimy pamiętać o tym, żeby na początku gry punkty nam się dawały, czyli liczb ustawione na zero, ponieważ jeżeli o tym pamiętać, to każde uruchomienie zielonej flagi będzie ten licznik bardzo mocno nabijać, tak? Czyli zawsze startujemy od zera. Więc jesteśmy na duszku naszym przewodniku, tak? Nie na punktach, które są tylko po prostu ozdobnikiem, czyli niebieska rameczka u mnie wokół renifera. Kategoria dane. I wyciągamy sobie klocek, ustaw punkty na zero. No nie, znowu mnie nie ma. Pani Magdo, błagam. Zaraz dzwonię do Krzysztofa, czy mnie znowu nie ma, rzeczywiście. Już myślałam, że jest dobrze. Czy znowu mnie nie ma? Aha, dobra, okej, okay, nie, dobrze, już panie piszą. Dobrze, dobrze, okej, okay, jestem, dobra. Dobrze, słyszały pani bez Krzysztofem. Pani Wioleto, tak, nie widzi pani mnie, ponieważ mamy problemy z internetem i jak mnie widać, to wtedy przestaje być słychać, więc na razie jest słyszalność i to bardzo dobrze, że jest, a widzialności nie ma. Dobra. Cieszę się, bo już miałam znowu złe myśli, że mnie wywaliło. Pani Aniu, dobra, pani nie widzi. Spokojnie naprawimy, powie pani tylko, w którym miejscu. W którym miejscu po prostu. Nie widzi pani ruchu, w sensie nie widzi pani klocków ruchu? Być może jest pani na scenie. Jeżeli jesteśmy na scenie, to nie widać tutaj klocków ruchu. Jeżeli jesteśmy na duszku, to one się pojawiają. Nie wiem, czy to w tym jest problem, czy w innym. Ze spokojem nad wszystkim panujemy i ze wszystkim sobie poradzimy, jeżeli tylko wiemy, na czym problem polega. Się zastanawiam, czy to mój internet, czy to u was, czy co po prostu, czy to click meeting. Nie mam pojęcia, bo ja już naprawdę. A, też z kostiumów wyjść na skrypty, dokładnie. Nie wiem, pani Aniu, czy się już pani odnalazła, czy nie odnalazła.
etapie tego, że chcemy dodać punkty za dobre odpowiedzi. I żeby to zrobić, na początku musimy wyrobić licznik, czyli na samym początku programu, najlepiej od razu po zielonej fladze, ustawiamy nasze punkty na zero. I tu zwracam, tak. Ostatni klocek to ustaw punkty. Ten ostatni klocek ustawiłam właśnie na samym początku. Ja tu może jeszcze nie wiem, czy powiększenie coś da, jeżeli ja tu zrobię większe. Zwracam uwagę, żeby na klocek ustaw punkty, a nie zmień punkty, tak? Ustawiamy już na zero. Tak? Natomiast będziemy zmieniać punkty, jeżeli będzie dobra odpowiedź. Zatem na początku ustawiamy na zero. Wyciągamy też klocek zmień punkty. Tak? Zmień punkty o 1, to znaczy, że będzie nam dodawało jedynkę do punktu. Czyli jeżeli mam 0, odpowiedziałam dobrze, to będę miała 1. Jeżeli mam 1, odpowiedziałam dobrze, będę miała 2. I dalej. Ta zmiana punktów musi się zadziać wówczas, kiedy odpowiem dobrze. I teraz już my decydujemy, czy najpierw. Pani Aniu, ja myślę, że jeżeli Pani się mocno pogubiła, to w czasie przerwy, jak skończymy to ja z Panią indywidualnie wtedy to omówię. Także proszę się nie martwić, damy radę. Dobra, wracam do tego, super. Wracam do tego, o czym mówiłam. Jeżeli odpowiemy dobrze, tak? To na razie mamy w sposób, że formuję losową pochwałą o tym, że jest dobrze. I teraz możemy zdecydować, czy przed tą pochwałą już nam punkty pójdą o 1, czy dopiero po tej pochwale. Mi wydaje się logiczne, że raczej po, tak? Najpierw nas informuję, że jest dobrze, a później przyznaję punkt, niż odwrotnie. Czyli podpowiedz, oczywiście przy dobrej odpowiedzi, wciskam jeszcze zmień punkty o 1. Skoro już dodaliśmy te punkty, to może na sam koniec gry niech nasz duszek poinformuje nas, ile udało nam się tych punktów zdobyć. Czyli już odpowiemy na 5 przykładów, w moim przypadku na 5. I na koniec mam informację od duszka. Oczywiście mam tu wyświetlony stan punktów, ale mam też informację od niego, że udało mi się zdobyć tyle i tyle punktów. Jeżeli chciałabym, na koniec wyświetla mi się ta informacja, to potrzebuję klocka, powiedz, z wyglądu. I teraz wykorzystamy sobie jeszcze taki fajny klocek, który nazywa się połącz, który pozwala nam łączyć inne pewne wrażenia, pewne słowa w jedną całość. W kategorii wyrażenia jest klocek połącz. Wyciągnijmy go sobie. Tak, domyślnie jest wpisane połącz hello world. Natomiast ja bym chciała, żeby na końcu duszek powiedział mi, zdobyłaś ileś punktów, tak? Ileś, w zależności od tego, ile mi się uda. Więc w pierwszym okienku wpiszę zdobyłeś. I po zdobyłeś stawiam spację. Jeżeli jej nie postawię, to niestety zlepi mi dwa słowa razem, a tego bym nie chciała. Zdobyłeś, tak? Teraz chcę podać liczbę punktów i jeszcze słowo punktów.
więc jeszcze jedno będzie mi potrzebne połącz. I teraz będziemy robić taką operację zagnieżdżania. To drugie połącz, które właśnie wyjęłam, włożę w miejsce tego łok. Tak? Czyli chwytam to drugie połącz, wkładam w miejsce łok. I teraz mam już trzy okienka. Zdobyłeś. Tutaj wstawię liczbę punktów, a tutaj mogę wpisać punkty, tyle że będzie wtedy problem z odmianą, bo jeżeli będą dwa, to dwa punkty, jeżeli będzie pięć, to będzie już koskrót kropeczka, P i kropeczka. Chcę mieć liczbę punktów. Liczba punktów jest zapamiętana w naszej zmiennej, która nazywa się punkty. Więc idę do danych, wyciągam sobie punkty, wkładam w miejsce hello i tak jak w miejsce word mogłabym pisać punkty, ale będzie problem z odmianą w języku polskim, więc wpiszę tylko P z kropeczką. I teraz jeżeli chciałabym to całe przenieść, to albo chwytam w miejscu i, albo chwytam w miejscu połącz, tak? Jeżeli chcę w tym miejscu, to widzicie, że nie rozwali, więc umiejętnie chwytam, żeby całe mi się złapało i to wszystko wkładam w to miejsce. Ja sobie jeszcze zapiszę, skoro mam te problemy z działaniem różnych moich rzeczy, żeby w razie czego nie uciekło. OK. I zaczynamy testowanie. Naciskam zieloną flagę. Naciskam spację, bo jestem gotowa i odpowiem na 5 pytań. Czasami dobrze, czasami źle. Tak, mam informację na koniec, ile punktów zdobyłam. Troszeczkę krótko trwała ta moja informacja. Ja tu może zminimalizuję tą stronę, żeby mieć więcej miejsca. Tak, wydłużę tutaj do 5 sekund. To, co mówiłam o sklejaniu, pytałam o spacji, nie pamiętałam o spacji przed punktami, więc tutaj przed punktami stawiam sobie też spację, żeby po prostu liczba punktów nie skleiła mi się z samą liczbą. OK, mam nadzieję, że przetestowałyście. Super, bardzo się cieszę, że działa. Jeszcze zrobimy jeden, właśnie klocków połącz, taką dosyć skomplikowaną konstrukcję tych klocków, ale ta dosyć skomplikowana konstrukcja będzie miała taki element dydaktyczny, tak? Ponieważ jeżeli dziecko
zrobi źle, no to teraz ma informację, że zrobiło źle, ale jeszcze się nie uczy. Więc dodamy ostatni element do naszego projektu. Element taki, że jeżeli dziecko zrobi źle, to duszek wyświetli mu prawidłową odpowiedź, tak? Żeby był ten element dydaktyczny, że jeżeli zrobił źle, niech przez chwilę zobaczy, jak powinno być dobrze, to może gdzieś tam w pamięci zostanie i następnym razem rzeczywiście będzie lepiej. No i żeby to zrobić, to będziemy musieli zrobić taką dosyć skomplikowaną konstrukcję, dlatego ja zminimalizuję okienko projektu, tak? Mam nadzieję, że wiecie, że tu jest taki trójkącik, którym możemy zminimalizować projekt tutaj. No dobra, i będziemy wykorzystywać klocki połącz, tak? Jak robię to z dziećmi, to one po prostu się dziwią, że to takie wielkie coś nam wychodzi. Ok, wyciągamy sobie połącz. I teraz musimy zastanowić się, ile okienek nam będzie potrzebne. Będziemy potrzebowali wyświetlić informację. Liczba 1 pomnożona, czyli użyjemy x-a, przez liczbę 2 jest równa, czyli użyjemy znaku równości i prawidłowy wynik, czyli będziemy potrzebowali aż 5, dobrze mówię, 5 okienek. Nawet więcej niż 5 okienek. Dobra, no to sobie po kolei może wyciągajmy. Potrzebuję liczbę 1. Tak. Pomnożoną przez liczbę 2. Czyli potrzebuję jeszcze jednego połącz. Będziemy bardzo zagnieżdżać to połącz. Tak. Czyli włożyłam liczbę 1, teraz będę chciała zrobić znak mnożenia x-em i liczba 2. Czyli kolejny połącz wyjęłam, wkładam do Word. Miejsce hello wpisuję, które będzie mi obrazował mnożenie, ale przed x-em i za x-em zrobię sobie spację, żeby mi tego nie sklejało bardzo mocno. Tu będę chciała mieć liczbę 2, ale jeżeli włożę już liczbę 2, to zamknę sobie drogę następnych połączeń. Więc wyciągam jeszcze jedno połączenie. Tak. Zobaczcie, jak my tu zagnieżdżamy. Liczba 1 razy liczba 2, czyli z danych wyciągam liczbę 2. Najlepiej iść to razem ze mną, bo później na tym podglądzie nie widać, który klocek w co wchodzi. Ok, teraz będę chciała znak równości, ale znowu, jak włożę tu znak równości, to skończy mi się miejsce na ciąg dalszy. Więc jeszcze jedno połącz. Tak, już bardzo skomplikowane. Tak, liczba 1 razy liczba 2 jest równa. Znowu zrobię te spady, mi się za mocno nie skleiły. Tak, i ma być równa iloczynowi. Skoro iloczynowi, to z wyrażeń jeszcze wybieramy mnożenie. Na razie je położę z boku. Tak. Strasznie skomplikowanie nam wygląda ten ostatni bloczek. Tu potrzebuję liczby 1 i liczby 2. Tak. Czyli wyciągam liczbę 1. Wyciągam liczbę 2.
Całość wkładam do Word. Tak, teraz pamiętam, żeby całość przenosić, to najlepiej tutaj w okolicach pierwszego połącz, żeby mi się nie rozpadło. Tak, spodziewam się, że wyświetli mi się po prostu wylosowana liczba 1 pomnożona przez wylosowaną 2 i że będzie równa, wyświetli się iloczyn tych liczb. OK, no i to ma być powiedziane przez naszego duszka. Więc idziemy do wglądu, wyciągam sobie powiedz i to całe długie, głośne, długaśne wyrażenie wkładam do tego powiedz. Oczywiście atakuję z dobrej strony, żeby mi się ta rameczka pokazała. Tu jak z dołu atakuję, to też się pokazuje. Jak z tej strony, to już gorzej. O, tak? Jeżeli jest, to puszczam. Jestem całym pełniastym bloczkiem. Idę teraz pod przeciwnym razie. Duszek poinformuje mnie losowym motywatorem, że zrobiłam błędnie, ale jeszcze wyświetli mi prawidłową odpowiedź. Czyli tutaj pod powiedwator dodaję powiedz prawidłowa odpowiedź. Teraz bardzo proszę o przetestowanie, ale z błędnymi odpowiedziami, żebyśmy zobaczyli, czy to nasze wielkie połącz dało jakiś pozytywny rezultat. Dobra, naciskam zieloną flagę. Tak. Naciskam, mam pomnożyć liczby i celowo wpiszę błędny wynik, żeby zobaczyć, czy pojawi się prawidłowo. Znowu celowo wpisuję błędny wynik, pojawia się prawidłowy. Oczywiście, jeżeli ten czas jest zbyt krótki według nas, to możemy go wydłużyć, tak, czyli nie 2 sekundy, a na przykład niech 4 sekundy dziecko widzi ten prawidłowy wynik. OK. Na razie mam 0,5. Już się uczę, tak, bo tabliczka mnożenia jest dla mnie wyświetlony prawidłowy wynik. Tak, czyli oprócz tego, że sprawdzam moją znajomość tabliczki, no to jeszcze się uczy. Dziecko uczyć. Uczy. Pani Magdo, nie słychać. Czy tylko pani Magda mnie nie słyszy, czy ktoś jeszcze? Dobra, dziewczyny potwierdzają, że słychać, więc coś u pani Magdy chyba szwankuje. Dobra, o super, pani Magdo, cieszę się bardzo. Oczywiście, tak jak mówiłam, projekt można rozwijać, można dodawać jakieś elementy dźwiękowe, czyli przy dobrej odpowiedzi jakiś pozytywny dźwięk, przy nieprawidłowej jakiejś bip-bip, tak, które mówi, że nie jest dobrze. Jeżeli niestety mój renifer ma tylko 1, to możemy też dodać zamianę kostiumu. Tak? Czyli na przykład przy prawidłowej odpowiedzi może zmienić kostium na inny. Tak, jeżeli mamy tylko 1 kostium, jak mój renifer, to możemy też sobie zduplikować kostiumy i przemalować na przykład zielony i czerwony bek, tak? I jeżeli będzie dobra odpowiedź, to nam się renifer przebierze w zielony kolor, jeżeli będzie błędna, to będzie ostrzegał czerwonym kolorem. Pomysłów tutaj oczywiście jest pewnie więcej.
Także jak najbardziej można to wykorzystać. Ja myślę, że teraz zrobimy sobie krótką 10-15-minutową przerwę na regenerację sił, zrobienie sobie kawy, wypicie łyka wody, jabłuszka, jeżeli pani Ania chce ze mną zostać i podziałać na tych skryptach, których nie zdążyła, to ja oczywiście zostanę chętnie, tak? A resztę możemy z powrotem zadziałać i wtedy zajmiemy się projektem takim geometrycznym. Pani Aniu, czy zostajemy i poprawiamy teraz, czy zajmiemy poprawiamy później, jak pani woli? Dobrze, pani Ania się nie reaguje. Dobrze, to ja w takim razie.
Dobrze, witam po przerwie. Mam nadzieję, że zdążyłyśmy łyknąć troszkę kawy i troszeczkę odsapnąć. W takim razie ja już zakończę tutaj prezentację i przeniosę się na Scratcha, jeżeli kogoś jeszcze nie ma, to spokojnie poczekamy na niego. Zapiszę to, co miałam. I otworzę nowy projekt. I proszę o sygnał, kto jest gotowy. Dobrze, pani Agnieszka, punktualna. Czekamy na pozostałe panie, jeżeli nam wrócą po przerwie. No, pani Małgosia jest, to już jest nas trzy osoby razem, jest dobrze. O, jeszcze druga pani Małgosia, super. Dobrze, skoro panie już są, to proszę sobie otworzyć nowy projekt. Teraz troszeczkę, pani Aniu, spokojnie, ogarniemy panią. Proszę się nie przejmować, ja też nie wiem, na jak długo jestem. A bo mój internet też jest kapryśny, więc jest nas dwie z kapryśnym internetem, zawsze doraźniej. OK, no to otwieramy nowy projekt. Tym razem projekt będzie geometryczny, tam mieliśmy arytmetykę liczby, teraz trochę podziałamy figurami geometrycznymi i spróbujemy zmusić naszego kota, żeby trochę dla nas porysował. I znowu możemy ten projekt ze starszymi dziećmi jak najbardziej spróbować zrobić, natomiast młodszymi mogą spróbować sobie po prostu w to zagrać. Jeśli zagrać to dobre słowo, bo to raczej gra nie jest. To jest projekt, w którym kot będzie nam rysował różne figury geometryczne. Zrobimy w formie takiej mini gry, to znaczy użytkownik będzie wybierał, jaką figurę geometryczną będzie rysował nam kot. W związku z tym, że będziemy rysować, to lepiej, żeby tło pozostało jednolite, żeby po prostu nam się rysowane rzeczy nie nakładały na scenę, tak? Więc pozostajemy z białym tłem, tak, będzie w ten sposób najwygodniej. Ja zostaję tym razem z kotem. Jeżeli ktoś ma ochotę zmienić duszka, to jak najbardziej może. U mnie duszkiem, który będzie nam rysował, będzie kot, ale trochę go sobie zmniejszę, żeby po prostu nie był taki dominujący na scenie. Tak, na szarym pasku góry mamy przyciski powiększania. Ja przyciskam
przycisk zmniejszania, kilkakrotnie klikam na mojego kota, żeby się troszeczkę zmniejszył i żeby nie zajmował bardzo dużej części sceny. OK, robimy sobie takie menu przycisków po u mnie po lewej stronie, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia, może być równie dobrze po prawej stronie. Na przyciskach będziemy mieli nazwę podstawowych figur geometrycznych, trójkąt, kwadrat, możemy też zrobić pięciokąt czy sześciokąt. I później najciekawszą rzecz, czyli rozeta, która zawsze się dzieciakom bardzo podoba i lubią kombinować, jak te rozety są tworzone, żeby wyszły jak najciekawsze. Myślę, że zaczniemy od kwadratu, bo tak naprawdę kwadrat narysować jest najprościej, jeśli chodzi o skracza, a potem pokombinujemy z kolejnymi figurami. Zatem najpierw jeszcze bez przycisków spróbujmy sobie zmusić kota, żeby narysował nam kwadrat i niech narysuje ten kwadrat po prostu po naciśnięciu zielonej flagi. Czyli ze zdarzeń wyciągamy sobie zielonkę i chcielibyśmy, żeby kot narysował kwadrat, tak? Wiemy kwadrat, wszystkie boki równej długości, wszystkie kąty proste. Zatem nasz kot na przykład wykona ileś kroków do przodu, skręci kroków do przodu, tyle samo co poprzednio, skręci kroki do przodu, skręci i żeby wrócił nam do tego samego miejsca. Oczywiście możemy to robić po kolei, używając bloczków przesuń i obróć. Tak naprawdę obróć w którą stronę, to musimy się zastanowić, w którą stronę on będzie rysował. Jeżeli u mnie idzie tak, to będę chciała, żeby poszedł mi w stronę lewą. Więc użyję bloczka obróć w lewo. Oczywiście nie o 15, tylko o 90 stopni. Tak? I mogłabym te kombinację tych dwóch bloczków powtórzyć po prostu 4 razy, ale zamiast tak powtarzać, użyję klocka, bloczka, którego dzisiaj używaliśmy, powtórzenie. W kontroli powtórz. Nie 10, bo kwadrat ma 4 boki, tylko 4 razy. Klocek kodel. Wkładam, no i sprawdzam, czy się coś zadziała. Coś się zadziało, kot się poobracał, ale tak naprawdę po pierwsze nie wiem, czy to jest kwadrat, bo wybrałam tylko 10 kroków, więc nie bardzo to widać. Drugie jeszcze kot niczego nie rysuje. Spróbuję zwiększyć kroki na 100, żeby zobaczyć, czy powstanie kwadrat. Dzieje się to dosyć szybko, więc nie bardzo wiem. Dołożę sobie czekanie jedną sekundę po obrocie. Sprawdzić. Już jest lepiej. Widać, że coś na kształt kwadratu kocisko chce nam narysować, ale skoro ma narysować, to będzie potrzebował pisaka. Idę do pisaka. I z pisaka wyciągam polecenie przyłóż pisak. Tak? Przyłóż pisak, czyli zmuszam kota do tego, żeby wziął w swoje ręce pisak i zaczął go używać. To się musi zadziać, zanim on zacznie przechodzić trasę kwadratu. Więc to przyłożenie pisaka wrzucam na sam początek. Przykłada pisak i maszeruje. Dobra, mam już pisak, jestem w pisaku.
to mogę tutaj użyć pewnych ustawień pisaka. Mogę na przykład zmienić kolor pisaka na inny. Próbnik kolorów, tutaj niestety nie mamy gamy gotowych kolorów, działa w ten sposób, że jeżeli kliknę w dany kolor, kursor zmienia mi się na łapkę i ta łapka jest takim próbnikiem kolorów, czyli jeżeli gdzieś na ekranie znajdę kolor, na przykład tutaj pomarańczowy, czerwony, kliknę, a no teraz to zrobiłam, zatrzymałam, przepraszam Pani bardzo, chciałam tylko pobrać sobie kolor, on mi stąd nie chciał pobrać, dobra, to pobiorę na przykład stąd taki fioletowawy albo stąd. Oj, teraz mi się pisak jeszcze raz. Łapka zmieniła się. O, zmienił mi się tu kolor na fioletowy. Spróbuję ustawić kolor pisaka na fioletowy. I spróbuję też ustawić rozmiar pisaka na grubszy. Tak, na przykład na piątkę. Dobrze. Mam narysowany kwadrat, tak, grubszym pisakiem, ale oczywiście, jeżeli klikam zieloną flagę, to kod idzie już po rysunku, który narysował wcześniej, więc warto jeszcze na początku wyczyścić ekran, żeby zawsze zaczynał od białego, czyli po kliknięciu zielonej flagi. Rysuje nam kwadrat, tak? Jak kliknę zieloną flagę, to będzie oczywiście wyczyszczone i zacznie od początku. No dobra, mamy kwadrat, który działa po kliknięciu zielonej flagi, ale spróbujemy zrobić to menu z przyciskami, żeby wybierać przyciskami, a nie po prostu zieloną flagą. Utworzymy sobie zatem kilka przycisków. Będziemy je tworzyć tak, jak tworzyliśmy napis punkty. Tak będziemy tworzyć w bardzo podobny sposób nowe duszki, które będą przyciskami. Nasz napis punkty nie był aktywny, natomiast nasze przyciski będą aktywne. Pędzelkiem wchodzimy w namaluj nowego duszka. Tak, ja tu trochę zmniejszę. Dobra. Przyciski mogą być tak naprawdę prostokątami, mogą być elipsą, jak wolimy. Ja wybiorę może prostokąt. I rysuję sobie po prostu prostokąt. Na razie nic na nim jeszcze nie piszę, zaraz powiem dlaczego. Wracam do skryptów. Pojawił mi się prostokąt, który będzie moim przyciskiem i na którym później umieszczę sobie napisy, ale zrobię to dopiero później. Już mówię dlaczego. Żeby wszystkie przyciski miały te same rozmiary, to zrobiłam jeden prostokąt i teraz zduplikuję sobie, żebym miała ich kilka. Umówmy się, że pięć. Duplikuję używając prawego przycisku myszy. Tak. Duplikuj. One na razie poustawiają mi się w różnych miejscach sceny. Nic nie szkodzi, zaraz ten bałagan będziemy sprzątać. Ale skoro na razie wyglądają wszystkie tak samo, to jeszcze spróbujemy je ponazywać, żeby później uniknąć komplikacji, że nie wiemy, który przycisk jest od czego. Zatem wracam do pierwszego naszego prostokąta, który duplikowałam. O, mamy jeszcze Panią Małgosię jedną. Urodzaj Pani Małgorzat dzisiaj. Naciskamy literkę I. I zamiast duszek 1
Ja na przykład nazwę przycisk kąt. Można też sam kąt, ważne, żeby wiedzieć, że ten przycisk będzie odpowiadał za narysowanie trójkąta. Tak. Chyba nawet trójkąt byłoby lepiej, bo wtedy nazwa będzie widoczna na ekranie. Tak. Trójkąt, kolejny duszek, kwadrat. Kolejny duszek, pięciokąt. Sześciokąt. I jeszcze ten, który będzie najciekawszy, w którym będziemy mogli kombinować, to będzie rozeta. Dobrze. Jeżeli chcę teraz wiedzieć, który prostokąt jest który, to klikając tutaj miniaturkę, widzę, że podświetla mi się ten tutaj. Czyli ten będzie od trójkąta. Tak. Kwadrat to jest ten przycisk. Pięciokąt to jest ten. Sześciokąt to jest ten. I rozeta to jest ten. Na razie mogą być tak naprawdę rozmieszczone w dowolnym miejscu. Zaraz jeszcze zrobimy sobie napisy i wtedy zrobimy taką mini animację tych przycisków, żeby też dodać taki efektowny początek. Czy możemy przejść do edycji napisów na przyciskach? Bo nie wiem, czy ja nie lecę za szybko, jak dla pań. Teraz to sobie po prostu tylko tak. Dobrze. Duplikowanie. Prawy przycisk myszy i winno się pojawić klikuj. Czasem jest tak, że nie działa prawy przycisk myszy i wtedy niestety mamy problem, ale możemy też. OK. Nie ma pani myszki. A czy ma Pani u góry na pasku? Nie, bo bez myszki też nie ma Pani możliwości. To w takim razie pozostaje nam, bo możemy też duplikować tą pieczątką, ale jeżeli nie mamy myszki, to nie wiem, czy mamy dostęp do tego polecenia. Pewnie się nie dostaniemy. Ale nowego duszka może Pani utworzyć, tak? O, super, że zadziałał. To się bardzo cieszę, że stemperek działa. Na kilka sposobów to samo możemy na szczęście zrobić. Super. Dobra, skoro stempelek działa, to przejdźmy teraz do napisów na przyciskach, tak, żeby po prostu było wiadomo, który przycisk za co odpowiada. Mam aktywny teraz przycisk trójkąt. Wchodzę do kostiumów. Znowu zminimalizuję tutaj na chwilę, żeby po prostu było widać, co robię. No i dodam sobie do tego napis trójkąt. Czyli naciskam literkę T z tekstem. Wybieram sobie czcionkę. Wybieram kolor czcionki, no i zaczynam pisać. I tutaj od razu mówię, że pojawiają się czasem problemy z polskimi czcionkami. Tutaj na przykład u zamknięte zrobiłam czcionką Martę Mer, ale nie zrobiłam już O, zrobiłam A. I zaraz pokażę, jak z tego wybrnąć. Tak, zapisałam sobie trójkąt, trójkąt na razie. Odklikuję w dowolnym miejscu. Wówczas pojawia mi się aktywna ramka, czyli mogę sobie ten napis przenieść na środek mojego przycisku. Mogłabym go też oczywiście zwiększyć, tak, czy zmniejszyć. Zwiększać nie będę, bo mi wyjdzie poza przycisk.
zmniejszyłam go, tak, zmieścił się w przycisku, ale cały czas jeszcze trójkąt, czyli te polskie czcionki. Ja robię to w ten sposób, odklikuję się teraz znowu w dowolnym miejscu, aktywna ramka mi zniknęła. Tutaj na dole, teraz przeniosę to może na razie tutaj, mam przyciski powiększania. Powiększam sobie na razie ten mój napis na taki duży, żeby 400 za dużo, bo mi zginął, ok, czy mi 200 w zasadzie. No i teraz muszę dorobić to o, czyli biorę sobie po prostu pędzelek i dorabiam ogonek. Może nie jest piękny jak oryginalny, ale myślę, że jak najbardziej jest ok. Tak, mam napis trójkąt i analogicznie tworzę kolejny napis trójkąta, przechodzę na kwadrat. Znowu kostiumy. Nie wiem, gdzie mam to schować, żeby nie. Kwadrat. Odklikuje się. Kwadrat na szczęście polskich czcionek nie ma. Przechodzę. Na pięciokąt. Tutaj pewnie E nie wejdzie, czyli będzie pięciokąt na razie. Odklikuję się, przenoszę i próbuję z ogonki. Pięciokąt zrobiony. Jeszcze sześciokąt. No i tu znowu problem z polską czcionką. Sześciokąt. O, zmniejszam, żeby mi się zmieścił. I ogonki. Sześciokąt. I została mi rozeta. Dobrze, to dam Panią chwilę na dokończenie tych napisów i zajmiemy się animacją tych przycisków, żeby na początku projektu one dosyć fajnie nam po prostu się ułożyły. Dobrze, proszę o sygnał, czy możemy iść dalej. Jeżeli tak, to zrobimy tą animację początkową, by po prostu w miarę fajnie się to zaczęło. Bo nie wiem, czy jest problem znowu z moim internetem. O, dobra, ktoś reaguje, czyli nie ma problemu. Wiemy, o co chodzi. Dobra, to ja powiem, co ma zrobić. Chciałabym oczywiście, żeby te przyciski biły mi się po lewej stronie w jakiś uporządkowany sposób, ale zrobimy to po prostu tak, że najpierw będzie bałagan, a one nam się fajnie uporządkują. Dobra.
Czyli jak to zrobić? Zacznę od przycisku trójkąta, idę do skryptu. I teraz bardzo ważna jest kolejność. Biorę sobie ten przycisk trójkąt i przenoszę w dowolne miejsce, jakie chcę, tak, żeby na początku projektu znalazł się zupełnie gdzie indziej, niż ma być później. Ze zdarzeń wyciągam zieloną flagę i z ruchu wyciągam współrzędne. Idź do. Proszę nie zwracać uwagi na moje liczby, na moje współrzędne, bo u Was napis może być, przycisk może być w zupełnie innym miejscu i wtedy te współrzędne będą zupełnie inne. Jeżeli przestawiam sobie ten mój przycisk, to tutaj zmieniają mi się współrzędne, tak? Więc jeżeli ja już go ustawię gdzieś, gdzie będę chciała, żeby się ustawił, to dopiero wtedy mam tutaj aktualne współrzędne tego przycisku i wyciągam je sobie, dołączając do zielonej flagi. To gwarantuje mi, że po naciśnięciu zielonej flagi przycisk trójkąt będzie w tym miejscu. Ale ja go zanimuję, żeby później znalazł się tutaj. I zrobimy to używając polecenia leć. Ale znowu, najpierw biorę i ręcznie ustawiam ten trójkąt tam, gdzie bym chciała, żeby był ustawiony. I dopiero wtedy wyciągam polecenie leć, na którym ustawiły się aktualne współrzędne. Tak? Znowu, jeżeli ja poruszam tym przyciskiem, to zmieniają się współrzędne nie tylko na idź do, ale również na leć. Więc jeżeli już go ułożę tam, gdzie będę chciała, to wyciągam leć. Tak? I teraz jak to zadziała? Po naciśnięciu zielonej flagi przycisk sobie poleci. Oczywiście kod nam od razu zaczyna też rysować, więc na razie, żeby kod nam nie przeszkadzał, to proszę wejdźmy do kodu i odepnijmy wszystko po poleceniu wyczyść. Tak, wyczyść niech zostanie, a reszta niech sobie tutaj na razie leży i czeka na lepsze czasy. Czyli sprawdzam, jak to teraz zadziała. No, kot jest do góry nogami, ale tym się nie przejmujemy, później kota naprawimy. Ok, trójkąt sobie fajnie poleciał, dosyć szybko, więc ja tutaj czas lotu na przykład na 3 sekundy. Czyli on będzie sobie powoli wędrował na swoje miejsce. To teraz to samo zrobimy dla pozostałych. Niestety nie możemy tego zdobyć, ponieważ każdy z przycisków będzie miał inne współrzędne początkowe i inne współrzędne końcowe. Dlatego musimy to po prostu zrobić sobie po kolei. Skąd wziąć napisy? Już tłumaczę. Wchodzimy w... Może od początku. Czerwone tło pani Magdo, pani ma, tak? Więc wchodzimy w... To ja może szybko zrobię nowego duszka i zrobię ten czerwony prostokąt, tak? Żeby pani pokazać. Ok, mam ten czerwony prostokąt i chcę na nim napis. To wchodzę w kostiumy. Wybieram literkę T, zmieniam tutaj kolor, bo czerwonym na czerwonym to raczej kiepsko się będzie pisało. Wybieram tutaj czcionkę, za dużego wyboru co prawda nie ma, ale coś tam jest. Klikam, zaczynam pisać. Tak, jeżeli się odklikam, to mogę ten napis przenieść. Może za chwilę będzie widoczny, pani Małgosiu. A jak nie, to zaraz go będziemy szukać. Jeżeli nie widać go na scenie. Spróbuję pani zrobić tak, jeżeli go nie widać. Nacisnąć ten duszek, tego duszka trójkąt. I tam, gdzie jest idź do,
wpisać współrzędne 0,0, to jest dokładnie środek sceny, i nacisnąć dwa razy. I zobaczyć, czy się znajdzie. To jest jeden pomysł, gdzie mógł się schować. Drugi pomysł to w literce I jest znaczek pokaż. Jeżeli ja tutaj odznaczę, to niestety nie będzie go widać. Więc proszę sprawdzić, jest to pole niechcący odznaczone. Pani Małgosiu, znalazł się ten duszek trójkąt, czy nie? Super, bardzo się cieszę. Dobra, no to animujemy pozostałe rzeczy, tak? Wchodzę do kwadratu, kwadrat już jest na swoim polu startowym. Kiedy kliknięto, z ruchu wyciągam jego współrzędne, przeciągam go na to miejsce, gdzie ma być i dodaję leć. Tak, i znowu mogę ten czas tutaj zmienić. Tak, troszeczkę żmudnej roboty, ale mam nadzieję, że w miarę szybko nam to pójdzie. Tak naprawdę to tylko taki ozdobnik, jeżeli ktoś nie ma ochoty na ozdobnik na początku, to może go też pominąć. Dzieciaki dosyć lubią ten efekt, także czasem robimy właśnie animowane wizytówki z imion, wędrują i bardzo im się to podoba. I jeszcze rozetka. Wyciągam współrzędne, przekładam i dodaję latanie. Tak, u mnie już napisy się fajnie ustawiają na swoich miejscach. Dobra. Jeżeli udało zrobić nam się porządek z napisami, było teraz zrobić porządek z kotem. Mój kot, tak, przez to, że zabrałam mu kwadrat, wylądował do góry nogami, a koty, jak wiadomo, raczej do góry nogami nie chodzą. Więc skoro ustawiliśmy współrzędne przycisków, to warto również ustawić kota. Tak? Więc idę teraz do kota. Na razie to mam odczepione, ale spróbuję ustawić kota w dobrym miejscu. Czyli przesuwam przykład tutaj, wyciągam jego współrzędne. Tak? Żeby nie był ustawiony do góry nogami, to jeszcze ustaw kierunek. I tutaj mamy cztery możliwości. 90 to jest prawo według Scratcha, więc jeżeli ja przed jeszcze idź, dodam mu ustaw kierunek na 90, to spodziewam się, że on stanie na swoich nogach, a nie na głowie. I sprawdzę to teraz. OK, kot stanął na własnych nogach, jest super. Odczepiliśmy naszemu duszkowi kotu skrypty odpowiadające za rysowanie kwadratu. Ale oczywiście będziemy chcieli, żeby on narysował nam ten kwadrat, ale narysuje go nie po kliknięciu zielonej flagi, tylko dopiero wtedy, kiedy użytkownik wybierze przycisk. Czyli jeżeli przycisk kwadrat zostanie naciśnięty, to wtedy oczekujemy, że kot narysuje nam kwadrat. Na razie oczywiście przyciski są nieaktywne. Ja mogę sobie w nie klikać, ale nic się oczywiście nie zadzieje. No to teraz sprawdźmy, żeby się zadziało.
Czyli przejdę teraz do przycisku kwadrat. Tak. I spróbuję zaprogramować ten przycisk. Tak. Skoro przycisk kwadrat ma być przyciśnięty, tak, czyli ma być reakcja na użycie tego przycisku, to będę potrzebowała z kategorii zdarzenia klocka, kiedy duszek kliknięty. Tak? Wyciągam ten bloczek. Kiedy duszek kliknięty, czyli kiedy kliknę w przycisk kwadrat, kot ma zacząć rysować. I to jest ważna sprawa, że oczekujemy, że to kot, a nie sam przycisk, będzie rysował. Przycisk jest do interakcji z użytkownikiem. Naciskam przycisk, a kot rysuje. Skoro kot ma rysować, to przycisk musi mu dać jakiś sygnał. Słuchaj, teraz będziesz rysował. Skoro ma dać mu sygnał, to musi tak naprawdę wysłać mu takiego skraczowego SMS-a. Skraczowy SMS to jest komunikat. Tak? Czyli inaczej mówiąc, wiadomość. Znajdziemy ją również w kategorii zdarzenia. Wybierzmy sobie ostatni klocek, nadaj komunikat, jeden i czekaj. Oczywiście, żeby te komunikaty nam się nie pomyliły, to warto je nazywać. Przy komunikacie jest taki trójkącik, lista rozwijana. Jeżeli ja ją otworzę, to oprócz komunikat 1 mam nowy komunikat i sobie klikam. OK. Ten komunikat będzie odpowiadał za rysowanie kwadratu, więc wpiszmy sobie po prostu kwadrat. Klikamy OK. Tak. Podłączamy to, do kiedy duszek kliknięty. Czy jak ma to nam zadziałać? Jeżeli ja kliknę sobie przycisk kwadrat, to przycisk kwadrat wysyła wiadomość do kota, tak? Słuchaj, kocie, ty musisz narysować kwadrat. Zatem kot wyciąga swoją kocią komórkę i czyta SMS-a. Jeżeli on nie przeczyta tego SMS-a, czyli nie otrzyma wiadomości, to on tego nie wykona. On musi wiadomość odebrać. Tak? Czyli kot odbiera wiadomość od przycisku na kwadrat. Tak? Dobra. I kiedy otrzymam kwadrat, kot ma rysować kwadrat, a my tak naprawdę mamy już gotowy skrypt, który odpowiada za narysowanie kwadratu. Więc wystarczy, że my sobie ten skrypt tutaj dołączymy. No i sprawdźmy, czy nasz program na razie działa. Czyli naciskam zieloną flagę, wszystkie przyciski super wskakują na swoje miejsca, naciskam przycisk kwadrat i kot zaczyna rysować kwadrat. Oczywiście, jeżeli nacisnę jeszcze raz, to znowu narysuje kwadrat, ale będzie się poruszał po tym kwadracie narysowanym już wcześniej, dlatego że czyszczenie mamy podłączone pod zieloną flagę, czyli po zielonej fladze czyści nam się rysunek. Warto, żeby wyczyścił nam się też po otrzymaniu komunikatu o narysowaniu, czyli dodamy sobie jeszcze z pisaka jedno polecenie wyczyść. Tak. Zatrzymam. Warto zauważyć, że narysowanie kwadratu zadziała nam nawet bez naciśnięcia zielonej flagi, tak? Bo ono działa po wyborze przycisku. Tak? Wybieramy przycisk i rysuje nam się kwadrat. OK. No to teraz spróbujmy narysować trójkąt. Możemy
wykorzystać to, co już mamy i spróbować przerobić, żeby po prostu mieć mniej pracy. Tak? Czyli zduplikujmy sobie cały ten skrypt. Prawy przycisk myszy. Nie wiem, co teraz, jak to pani Małgosia zrobi. Trzeba będzie chyba niestety. Nie wiem, czy stempelek nam w tym przypadku nie zadziała. Trzeba będzie po prostu przepisać niestety, znaczy przepisać, ułożyć na nowo klocki. OK. Będziemy rysować trójkąt, więc teraz idziemy do przycisku trójkąt. No, przycisk trójkąt, tak jak poprzednio, będzie wysyłał wiadomość SMS-a do kota. Będzie ją wysyłał, kiedy ten trójkąt kliknięty. Klikniemy, czyli kiedy duszek kliknięty nadaje komunikat. I tu zwracam uwagę, że nie może być to komunikat kwadrat, bo teraz będziemy oczekiwać, że duszek narysuje nam trójkąt. Więc znowu wchodzimy w listę rozwijaną, klikamy nowy komunikat i piszemy trójkąt. Klikamy OK. Ten nasz komunikat ma odebrać kot. Więc idziemy do kota. To jest nasz skrypt od kwadratu, jego nie zmienimy. To jest nasz skrypt, który przerobimy. Czyli teraz kot, kiedy otrzyma komunikat o nazwie trójkąt, niech znowu wyczyści, niech przyłoży pisak. Możemy kolor pisaka zmienić sobie na inny, żeby trójkąt był innym kolorem. Rozmiar pisaka według uznania. No dobra, trójkąt ma trzy boki, więc nie będziemy powtarzać czterech razy, tylko będziemy powtarzać trzy razy. No i teraz jeszcze kwestia, o jak idziemy obracać, żeby wyszedł nam trójkąt. Ja tu bardzo proszę, żeby metodą prób błędów lub pomyślenia wyłonić, jaki to będzie kąt. Tak. Sprawdzam. Tak, oczywiście 90 być nie może, bo nie istnieje trójkąt z trzema kątami prostymi, więc musi być to inny kąt, tylko pytanie jaki. Dobra, czy komuś się udało odgadnąć, o jaki kąt musi obrócić się? No to sprawdzamy, czy z 60 nam pójdzie. To było dosyć podchwytliwe pytanie. Oczywiście w kącie równoramiennym rzeczywiście mamy trzy kąty po 60. Tylko proszę zobaczyć, jak to wygląda dla kota. Idzie tu i o 60 to jest ten kąt, kąt zewnętrzny, a nie kąt wewnętrzny. Czyli potrzebujemy, no za mało będzie 35. Świetnie, Agnieszko, dokładnie, 120, dlatego że tak, tu jest 60. A tu jest 20 i chodzi nam o to, żeby ten kąt zewnętrzny, tak, był tak duży, żeby ten wewnętrzny dał nam 60, tak? 180 odjąć 60 daje 120.
Więc jeżeli tu wpiszemy 120, to tak powinniśmy dobra, u mnie coś, aha, dobra, myślę, że to była kwestia. Okej, tak, jeżeli mamy ochotę, to możemy oczywiście trójkąt trochę większy. Tak, ile mamy miejsca? No dobra, skoro z trójkątem sobie daliśmy radę, to próbujemy z pięciokątem. Czyli znowu pięciokąt będzie musiał wysłać wiadomość do kota. Hej, kocie, rysujemy pięciokąt. Czyli idę do pięciokąta, kiedy duszek kliknięty, nadaję komunikat pięciokąt. Wracam do kota i znowu, żeby się za bardzo nie narobić, to zduplikuję sobie obojętny skrypt, czy trójkąta, czy kwadratu, i tak muszę go przerobić, czyli duplikuję. Zmieniam na pięciokąt. Powtórzeń będzie 5, kroków dowolna liczba, taka, żeby mi się oczywiście zmieściła na ekranie. No i spróbujmy, 120 stopni mam. No niestety nie, pięciokąt nie wyszedł, więc będziemy musieli pokombinować, ile stopni teraz tutaj zrobić, żeby otrzymać pięciokąt. Metodą prób i błędów możemy spokojnie sobie wpisywać jakieś liczby i sprawdzać, tak, jak dalej jesteśmy od pięciokąta. Tak, widać, że 100 to jeszcze daleko. No to sprawdźmy. 70 to już jest bardzo blisko. Tak, odsunek kota, żeby pokazać, że tutaj jednak się połączyły do 70, musimy jeszcze troszeczkę dodać. Bardzo, bardzo już niewiele. Czekamy, komu się uda. Mówiłam, że bardzo niewiele, więc metodą prób i błędów daję jedynkę. Oj, teraz mi kod wyszedł. Dobra, kota przesunę, jednak nacisnę zieloną flagę. Ok. Prawie, prawie. Tak. 72 powinno być już. Dobrze. Odsunę kota. Wygląda, jakby się nie połączyło. Aha, bo nie zmieniłam na 70. O właśnie.
Teraz już jest dobrze. Przy okazji, że jaką mamy tutaj zależność, myślę, że same panie wywnioskujecie. Przy trójkącie było 3 razy kąt 120. Przy kwadracie 4 razy kąt 90. Przy pięciokącie 572. Te iloczyny czas są takie same. 4 razy 90, 3 razy 120, 5 razy 72. To teraz bardzo proszę, żeby wykombinować jeszcze samodzielnie sześciokąt. Ja go oczywiście za chwileczkę też zrobię, a później wspólnie już pobawimy się rozetą i mam nadzieję, że to będzie taka najprzyjemniejsza część tego projektu, bo najfajniejsze rzeczy wtedy nam wychodzą. Sześciokąt oczywiście po kliknięciu nadaje komunikat. Komunikat zostaje odebrany przez kota, że zduplikuję tutaj, zmienię i poczekam na wiadomość, jaki kąt muszę wpisać, żeby ten sześciokąt udało mi się narysować. Tak, super. 60 jest super. 6 razy 60. Tak, można obić kota, żeby zobaczyć, że rzeczywiście jak najbardziej sześciokąt jest. Oczywiście kot się ustawia prosto na początek, tak? Potem czasami jest skrzywiony, więc jeżeli byśmy chcieli uniknąć tego skrzywienia, to po narysowaniu dowolnej figury możemy też kota wyprostować, czyli żeby on stanął prosto. Wtedy nie będziemy mieli takiego efektu jak tutaj, że ten sześciokąt zaczął rysować po prostu nie równolegle do podstawy sceny. Jeżeli chcielibyśmy, żeby on nam właśnie się wyprostowywał, to wystarczy, że wyjmiemy sobie tak ustaw kierunek. Na razie my ustawiamy kierunek po kliknięciu zielonej flagi, tak? Ale jeżeli ustawimy mu kierunek po każdym zakończonej czynności, tak? Czyli narysował trójkąt, ustaw się. Narysowałeś sześciokąt, ustaw się prosto. Narysowałeś pięciokąt, ustaw się, przepraszam, i narysowałeś kwadrat, ustaw się prosto. Chociaż akurat po kwadracie to będzie ustawiony dobrze, bo tam mamy kąty proste. Tak, czyli ojejaj, zaczął nie w tym miejscu. Nie wyczyścił. Dobrze, wracamy. Ok, i na przykład
Rysuję sobie pięciokąt. O, i ustawia się prosto. Jak teraz zacznie sześciokąt rysować, to też już będzie ustawiony, tak? Więc unikniemy tego, że po prostu coś nam zaczyna rysować i jest odwrócony w złą stronę. Ok. Oczywiście analogicznie możemy siedmiokąty, ośmiokąty i tak dalej, ale przejdziemy sobie teraz do rozety, czyli tej najfajniejszej części, gdzie będziemy tworzyć wzory z użyciem właśnie tych skryptów, które już zrobiliśmy. Ok, no to znowu chodźmy do rozety i rozeta niech poinformuje kota, że będzie chciała się zobaczyć. Czyli kiedy klikniemy rozetę, nadajemy komunikat rozeta. Nowy komunikat rozeta. Ok. Kot odbiera ten komunikat. Ja na razie może zminimalizuję. Tak, czyli kiedy. A, może znowu wykorzystajmy któryś z gotowych wzorów. Tak. Zduplikuję sobie pięć. Ok, teraz jak powstaje tak naprawdę rozeta? Możemy do niej wykorzystać trójkąt, możemy do niej wykorzystać kwadrat, ale takie najbardziej efektowne powstają z pięciokątów, sześciokątów, siedmiokątów. Dlatego ja wykorzystam sobie teraz pięciokąt, a za chwileczkę będziemy mogli to też zrobić z innymi figurami. Polega to na tym, że jeżeli kot narysuje powiększe, narysuje nam pięciokąt, pokazuje sześciokąt, dobra. Narysuje nam pięciokąt, tak? To po narysowaniu jednego pięciokąta chciałaby, żeby obrócił się o pewną liczbę stopni i zaczął rysować kolejny pięciokąt. Oczywiście zaczynając od samego punktu zawsze. Kolejny, 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 kolejny. Tak, żeby wrócić w rezultacie do punktu wyjścia, a na płaszczyźnie powstanie nam która przypominająca kwiatek lub haftowaną serwetkę, w zależności od tego, ile tych obrotów i ile razy będzie rysował. Dobra, czyli punktem będzie nasz pięciokąt. Dobra. Już tu poukładam się na ekranie, żeby na razie minimalizuję to. Ok. Zduplikowałam sobie pięciokąt i tam, gdzie zduplikowałam, będzie teraz rozeta. Dobrze, co? Ojejku, jejku, pani Małgosiu, daltonistą jest kotek i dyslektykiem jeszcze. Ojej! Co my z nim zrobimy, biedaczki? Straszna sprawa. Mam nadzieję, że się odwiesi i że jakoś kotkowi może pomóc. Dobra, ja tutaj się kotem zajęłam, a miałam się zająć rozetą. Zduplikowałam i zmieniam sobie pięciokąt na rozetę. Ok, i teraz zamiast jednego pięciokąta będę kątów więcej, czyli będę wykonywać powtórnie. Idę do kontroli, wybieram krokodyla.
I teraz skomplikowaną operację będziemy robili. Na razie krokodyl, powtórz, jest rzucony luzem. Odpinam sobie cały ciąg od powtórz 5 razy. I teraz uwaga, to ustaw kierunek na razie nie będzie nam potrzebny, więc rzucam je gdziekolwiek. Natomiast całe powtórz, jedno powtórz wkładam do drugiego powtórz. I przypinam. Tyle, że na razie zadziała to w ten sposób, że kot będzie rysował cały czas w tym samym miejscu, a ja muszę mu zmienić położenie. W związku z tym muszę go obrócić, czyli idę do ruchu i wybieram sobie obrót. Ja wybiorę w lewą stronę, choć tak naprawdę mogę. I teraz ważne jest, żebyśmy dobrze włożyli to na swoje miejsce. Ten obrót musi się dokonać po tym, jak on już narysuje na pięciokąt. Czyli po całym powtórzeniu 5 razy muszę obrócić. Czyli między jednego krokodyla a drugiego krokodyla wkładam obrót. Tak? To jest ważne, żeby było między jedną powtórz a drugą, bo jeżeli włożymy tu, to niestety nam się nie zadzieje to, co byśmy. Wkładam to tu. Dobra, i wypróbuję, co na razie zaistniało. Powiększę. Już coś mi się zaczyna tworzyć. Kot w przypadku Rosety nie musi być taki powolny, więc my tu mieliśmy opóźnienie o 1 sekundę. Gdzie ja mam tą Rosetę teraz? Muszę ją wyciągnąć. Dobra, schowam. Wyciągnę Rosetę. To opóźnienie w przypadku Rosety nie jest nam potrzebne. Mogę je wyciągnąć, żeby kot trochę przyspieszył. Widać, że już jakiś wzór zaczyna mi się tworzyć, ale kot nie wrócił jeszcze do punktu, w którym zaczynał. Więc może tych powtórzeń zrobię po prostu więcej. Tak? I sprawdzę, co się zadzieje. Już coś kot zaczyna haftować. Tak? No i mam pierwszą rozetę. Oczywiście mogę tu pokombinować ze stopniami, tak, i sprawdzić, jak wyglądają tutaj widać, że rozeta jest niedokończona, czyli mam za mało powtórzeń. Dobra. Okej. Oczywiście mogę zmienić rozmiar pisaka, żeby nie haftować taką grubą nicią, ale to, co jest fajne, to mogę sobie jeszcze zmienić kolor pisaka, żeby troszeczkę ta rozeta była bardziej kolorowa. Idę do pisaka. Ok, mieliśmy ustaw kolor pisaka, mam ustawiony, ale mam też kolor pisaka i tutaj jest pewna wartość liczbowa i tu możemy sobie też metodą prób i błędów i zmieniam kolor pisaka. Będę to zmieniała przy każdym
rysowaniu pięciokąta. Czyli każdy pięciokąt będzie narysowany trochę innym kolorem i sprawdzam, jak to będzie wyglądało. Bardzo tęczowa rozeta teraz powstaje. Tak, oczywiście tutaj sobie mogę też kombinować, może nie o 10, tylko na przykład o 2. Tak, wtedy bardziej będą mi się zmieniały odcienie niż kolory. Tak. Mogę też kombinować stopni. Tak naprawdę ta ilość, liczba powtórzeń i obrót stopni ma nam zatoczyć pełne koło, czyli 360 stopni. Więc powtórzenia i obrót w stopniach pomnożone przez siebie powinny nam dać 360, żeby mieć pewność, że to jest pełne koło. Czyli jeżeli na przykład zmienię sobie tutaj liczbę stopni, będę obracać o 4 stopnie, to wtedy tutaj 90 pomnożone przez 4 daje 360, tak? I tym sposobem uzyskuję różne efekty, tak, tych rozetek na płaszczyźnie. One nie muszą być tylko z pięć. Mogę sobie spróbować na sześciokąty, czyli tu będę miała 6 razy. I tak jak w sześciokącie, liczbę kroków obojętnie, ale kąt nam się zmieni o 60. Tak. Setka trochę inaczej wygląda. Bardzo gęstą mam. Tak, możemy też pokombinować z grubościami linii, którą rysujemy, tak, i naprawdę bardzo dużo różnych ciekawych wzorów nam powstaje. Jeżeli komuś się udało fajnie dobrać tutaj liczbę powtórzeń i kąt obrotu, to prosimy napisać, wypróbujemy, zobaczymy, czy nam równie fajnie to wyjdzie. Tak, jeżeli 20 razy, to wtedy albo 30 razy. Tak, będą bardziej czy mniej gęste te rozetki, tak? I tutaj możemy sobie zaszaleć. Witamy Pani Mirela. OK, to zapisujemy sobie nasz projekt. Tak, na przykład pod nazwą wielokąty. Zajęcia będą trwały do 21:00. Już wiem, jak to wygląda. Tak naprawdę ja będę do 21:00 dostępna, będę tu siedziała, ale ostatnia część zajęć to będą zajęcia indywidualne, konsultacje. Jeżeli ktoś będzie chciał o coś dopytać, to wtedy będzie na to czas, a my tak naprawdę za chwileczkę już będziemy kończyć. Zrobimy sobie jeszcze takie naprawdę bardzo króciutkie stemplowanie, tak, i później będzie czas te
indywidualne pytania i rzeczy. Dobrze? Ok. Czy możemy przejść do naszego tego ostatniego projektu z templowaniem? On będzie naprawdę bardzo króciutki, tak? Natomiast taki, który dużo radości daje dzieciakom. Dobra. To ja już otwieram nowy projekt. Okay. Powiedziałam, że to jest projekt, który daje dużo radości, bo tak naprawdę robimy pieczątki i to robimy pieczątki na przykład kotem, więc zaczniemy od tych kocich pieczątek. Kot jest dosyć duży, więc bardzo proszę, żebyśmy trochę go zmniejszyli. Tak, bo to też będzie projekt, w którym po prostu będzie dużo kolorów i dużo fanu, trochę mniej matematyki. Ok, no to zaczynamy tradycyjnie od zielonej flagi. I sprawimy na początek, żeby kod zaczął nam się rozglądać za wskaźnikiem myszy. Żeby kod rozglądał się za wskaźnikiem myszy, to w kategorii ruch mamy polecenie ustaw stronę wskaźnik myszy. Ale żeby zadziało się to cały czas, to potrzebujemy jeszcze krokodyla zawsze. Czyli idziemy sobie do kontroli i wyciągamy ustaw stronę, wkładamy do zawsze, podłączamy do zielonej flagi i sprawdzamy efekt. Efekt powinien być taki, że jeżeli poruszam się kursorem myszy, to kot porusza się za kursorem, czyli mogę mu nieźle zakręcić w głowie, tak? No ale oczywiście zakręcenie kotu w głowie to jeszcze trochę mało. No to jeszcze sprawmy, żeby kot poruszył się w stronę tego mojego kursora myszy. Czyli oprócz tego, że w stronę wskaźniczą, to niech się przesunie. Ale może nie o 10 kroków, bo to dosyć dużo. Niech się przesunie o 2-3 kroki. Zresztą metodą prób i błędów będziemy mogli sobie to regulować. Efekt jest taki, że jeszcze mogę za kotem, w głowie mu nieźle, ale kot podąża tam, gdzie mu pokazuje. Dobrze by było, żeby nie wychodził nam poza krawędź sceny, więc powinien się jeszcze odbijać od ścian. Ja zatrzymam na razie problem czerwonym stopem. I w kategorii ruchu mamy jeszcze klocek, jeżeli na brzegu odbi się, też kładamy do zawsze. Dobra, sprawdzam, czy się teraz odbija. Ok, teraz nie wyłazi poza krawędź sceny. Tak? Czasami to odbicie bywa dla niego bolesne, ale nie wyłazi. No i teraz najfajniejsza rzecz, co zrobimy, to dodamy efekt stemplowania. Czyli tam, gdzie pojawi się kot, odbije swoją pieczątkę, czyli swój kształt. W kategorii pisak poszukujemy polecenia stempluj. Stempluj działa jak pieczątka, czyli po prostu tam, gdzie jest duszek, tam zostawia swoją pieczątkę. Ok? I to stempluj wrzućmy na sam początek zawsze. Ale żeby jeszcze to stempluj było bardziej efektowne, to dodamy do tego jakiś efekt też. Chodźmy do kategorii wygląd
i wyciągnijmy sobie klocek zmień efekt kolor. I tutaj znowu mamy wartość liczbową. Możemy ją metodą prób i błędu zmieniać. Ja na razie wezmę. OK. I zaraz wypróbujemy, co ten efekt kolor nam zmienia. Kot zrobi stempelek, ustawi się w stronę wskaźnika myszy, przesunie się i zmieni efekt kolor. No i teraz sprawdźmy, jak to działa. No i powstaje nam kolorowa kocia mozaika. Żeby dodać jeszcze pewnej losowości, to dodamy sobie obrót kota. Znowu zatrzymam na chwilę. I z kategorii ruch wybiorę klocek obróć. I znowu, żeby nie było tutaj cały czas tego samego, to wybierzemy klocek, którego już dzisiaj używaliśmy, klocek z losowaniem. Losuj op. I tutaj nie polecam używać dużych liczb, ale możemy spróbować na przykład od minus 10 do 10 stopni włożyć. Minus 10 będzie oznaczało zwrot w przeciwną stronę. I po efekcie kolor dodam jeszcze ten obrót. Sprawdźmy, jak działa. Tak, teraz kot lekko trzęsącym krokiem. Oczywiście oprócz takich kolorowych, kocich kształtów możemy sobie dodać zupełnie inne kształty, na przykład kształty geometryczne. Nie tworzyć nowego duszka, ale dodamy kostium do kota. Wchodzę do kostiumów. Kot ma dwa kostiumy. Tak naprawdę ten drugi koci nie będzie mi potrzebny, bo kotem już stemplowaliśmy. Ale możemy na przykład stemplować używając koła. Wchodzę do biblioteki kostiumów. Koło mam nadzieję, że znajdę w przedmiotach. Zaraz sprawdzę. OK. No i mam koło. Wybieram dowolny kolor tego koła. Klikam OK. Tak. Teraz kota przebrałam w koło, czy kulę, czy piłę i mogę kolorowe, zabawne. Tutaj też mogę po prostu metodą prób i błędów sobie sprawdzić ten efekt kolor, o ile zmieniać, żeby powstały mi fajniejsze efekty kolorystyczne. Tak. Mogę te stempelki oczywiście różnymi duszkami. Mogę też na przykład, żeby nie przełączać się tutaj w kostiumach, wybrać sobie na przykład, kiedy klawisz spacja naciśnięty, będę chciała zmienić kostium na następne. Dzięki temu każde naciśnięcie spacji to będzie wybór nowego kostiumu do rysowania wzorów kolorów. Jedno, czego nie zrobiliśmy, to warto na początku wyczyścić sobie scenę, czyli z pisaka polecenie wyczyść, czyli żeby po naciśnięciu zielonej flagi mieć pusty ekran. Oczywiście tych kostiumów tutaj mogę dodawać dużo więcej. Tak, mogę stemplować zwierzakami, mogę stemplować przedmiotami, literami. Tak naprawdę tutaj
tylko nasza wyobraźnia jest ograniczeniem, czym bym chciała stemplować. Na przykład, jeżeli mam ochotę stemplować bananem, również tak użyć do stemplowania banana. No i mogę tworzyć ciekawe wzory, tak, ciekawe mozaiki na scenie. Tak naprawdę wartości naukowej wielkiej nie ma, natomiast jest dużo zabawy i radzieże kolorowe. Węże nam się tutaj tworzą. Piłka zdecydowanie jest moim faworytem, tak, bo tutaj takie ciekawe spirale można tworzyć. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca tej pierwszej części, tak. Ja oczywiście pozostaję przy komputerze. Można ze mną zostać, można zadawać pytania. Jeżeli ktoś z czymś nie zdążył, to jeszcze jak najbardziej pomogę. Natomiast osobom, które dotrwały, zdążyły, mają zrobione projekty i wszystko jest jasne, to bardzo dziękuję. Przepraszam też za te problemy techniczne z internetem, ale naprawdę na to nie zawsze mamy wpływ. Sprawdzaliśmy to z Krzysztofem wczoraj i wczoraj wszystko działało idealnie. Okazało się, że dzisiaj to już niestety nie idealnie. Także bardzo, bardzo Panią dziękuję. Co złego, to nie ja. Przepraszam za problemy techniczne. No i do zobaczenia. Wzajemnie, dziewczyny. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Tak, pani Małgosiu, na gardło do mnie mówi. Uważam, uważam, ale to niestety. Dziękuję.